Czekaliśmy długo na tego typu obieg, jednostkę, w którym można nagrywać wszystkie te materiały, które później będziemy mogli wykorzystywać w dydaktyce. Uczelnia dysponuje bogatym zapleczem w tym polowym upraw pod osłonami, inwentarza, ryby są przecież, ale nie było miejsca, w którym by dało się ten cały materiał odpowiednio przygotować do prezentacji, udostępnić studentom. Mam nadzieję, że Centrum e-learningu będzie taką jednostką, wierzę, że taką jednostką, która te materiały będzie przygotowywać i ta baza tych materiałów, ta biblioteka tych materiałów będzie ciągle budowana. To zależy nie tylko od samego Centrum e-learningu, bo Centrum e-learningu ma być jednostką, która ma służyć pomocą merytoryczną i techniczną, ale to wykładowcy mają proponować wykłady, mają proponować ćwiczenia, mają proponować doświadczenia, które będzie można nagrywać i później tu obrabiać i przygotowywać. Centrum e-learningu to jest też wyzwanie dla świata cyfrowego, który dzisiaj wkracza szerokim strumieniem. Kiedyś na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim dotyczącym danych GUS-owskich ze spisu powszechnego usłyszałem na wystąpieniu, że duże wyzwanie przed szkołami, szkolnictwem, żeby przygotować uczniów, studentów do tego, żeby mogli funkcjonować w świecie cyfrowym, żeby mogli w tym świecie cyfrowym realizować się, ale również, żeby ten świat cyfrowy był dla nich ich miejscem pracy i zarabiania godziwych pieniędzy. I Centrum e-learningu już taką zaczątką tej wirtualnej rzeczywistości jest. Mam nadzieję, że studenci również będą z niego korzystali, będą nagrywali swoje prace twórcze, szczególnie koła naukowe, ale liczę również na aktywność studentów tą dotyczącą social mediów szeroko pojętych, czyli nagrywać materiały, które będą służyły promocji uczelni, będą zachęcały innych do współpracy z uczelnią, ale przede wszystkim będą zachęcały młodych ludzi do tego, aby na tej uczelni znaleźć swoje miejsce do studiowania, miejsce do zdobywania doświadczeń. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej jednostki. Ja przede wszystkim dziękuję tutaj pani Katarzynie Trochanowskiej, dyrektorce centrum, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie jej upartość, trzeba tak to powiedzieć, nie jej zaangażowanie, ja byłem pod wrażeniem tego, jak ona zdobywa coraz więcej wiedzy, informacji na ten temat, co tu powinno być. Później mnie po prostu zabijała tymi swoimi hasłami, tą swoją wiedzą. Ja już nie miałem innego wyjścia, tylko musiałem się godzić, bo nie wiedziałem w pewnym momencie, o czym ona mówi. Ale dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję współpracownikom. Dziękuję panu rektorowi Bogdałowi, który po mnie przejął te obowiązki, nadzorował, pełnomocnikowi rektora do spraw e-learningu. Wiem, że jest perspektywa dalszej rozbudowy, którą będziemy realizować. I czy ja wszystkim podziękowałem? Komu jeszcze nie podziękowałem? Nie, ja tutaj... Rektor jest do tego, żeby spijać śmietankę. Dziękuję bardzo serdecznie. Naprawdę mamy świetną jednostkę i teraz wszystko po stronie pracowników, studentów. Korzystajcie z tego. Dzięki.